Halo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Spotkanie komentują dla Państwa Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Już dosłownie za moment ruszamy z dzisiejszym spotkaniem w ramach rozgrywek ligowych. Standard Liège zmierzy się z Mechelen. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwartą, ofensywną piłkę i nie zabraknie bramek. W takim składzie gospodarze zaczynają ten mecz. A ustawienie to zapewne 1-4-5-1. Tak sądzę. Jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć ofensywną formację nawet z trzema napastnikami. Przed nami jedenastka drużyny gości. Oni również grają ofensywną wersją ustawienia 1-4-5-1. Zatem będziemy mieli tłok w środku pola. Także tu w miarę rozwoju akcji linie środkowe będą ulegały modyfikacjom, a pomoc będzie wsparciem dla osamotnionej dziewiątki aż do płynnego przejścia w formalne 1-4-3-3. I ruszyła pierwsza połowa. Ma klej w nogach, do przeciwnej bramki coraz bliżej. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. Laursen. Próbują rozwijać akcję ofensywną. Teraz trzeba to mądrze rozegrać. Jest komu podać. Wykłada piłkę na przedpole. Uwaga, będą prowadzić. Piłka w siatce! Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu! Zobaczmy tę akcję jeszcze raz. Świetnie udało się tam obrócić i w niełatwej sytuacji posłać piłkę do siatki. Prowadzą zatem 1-0. Ostre, twarde, skuteczne wejście. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. I nici z tego dośrodkowania. Piłkę przejmuje przeciwna ekipa. Dużo miejsca na skrzydle, może zaatakować. Strzał teraz! Doskonale się ustawił. Rzut rożny, to jest szansa na wyrównującą bramkę. Tylko posłuchajmy reakcji fanów na ten rzut rożny. Dla ich ulubieńców to pierwsza od dawna okazja na wyrównanie. Daleko dogrywa w pole karne. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Nie poszła im ta kontra, tracą piłkę.
Van Damme. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Czas na powtórkę i pozachwycajmy się, Tomku, tym rajdem jeszcze przez chwilę. Ileż tu było odwagi, by ruszyć do przodu. Ileż uporu, by nie odpuścić w połowie. Ileż energii, jestem oczarowany. Mamy wynik remisowy. 1-1. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Może im dać prowadzenie. Aut bramkowy, a pachniało tu przez chwilę golem. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Zdobyta bramka na pewno pomogła wejść w ten mecz i jeśli mamy na kimś skupić szczególną uwagę, to chyba właśnie na tej postaci. Pierwszy gwizdek. Jedziemy. Uwaga, będą prowadzić. Piłka w siatce. Mamy pierwsze trafienie w tym spotkaniu. Strzał teraz. Doskonale się ustawił. Rzut rożny. To jest szansa. Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No. Drużyny gotowe, pani sędzia też, a więc wznawiamy grę po przerwie. Ostrożnie budują atak, by nie stracić remisu. Usiłuje strzelać. Wyblok, ależ to zrobił. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Ale nic z tego nie będzie. Dobra gra w obronie. Odbiór, mucha nie siada, rywal bez szans. Dobrze, utrzymuje się przy piłce. Trzeba dobrze rozegrać rzut rożny, wykorzystać okazję na objęcie prowadzenia. I teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. No i mamy żółtą kartkę. Sędzia nie miała w tej sytuacji wyboru.
Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Sędzia widzi ten faul, ale jest korzyść. Gramy. Ale nie, nie. Jednak gra wstrzymana. Wracamy do tamtego faulu. Będzie rzut wolny. Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Teraz piłka posłana na dalszy słupek, ale za blisko to było granie bramkarza. Pewnie kończy ten atak. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. To jedna z ostatnich okazji, żeby strzelić zwycięską bramkę. Stara się wywalczyć dobrą pozycję. Ależ teraz znakomita interwencja. Co za refleks. Gdyby to wpadło, byłoby na pewno po meczu wspaniała parada. Z Rożnego w okolice jedenastki. Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Zgadzam się, w końcowej fazie spotkania przy remisowym wyniku tego typu interwencje są na wagę złota. Głęboko w pole karne zagrywa. Van Heusden. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? I udało się zablokować. A jednak offside, chociaż wydawało się, że podanie jest w tempo. Przed nami ostatnie 2 minuty regulaminowego czasu. Okazja! Nie zepsuć tego! Gol! To jest właśnie piękno futbolu! Miał być horror w końcówce, ale kto wie, czy to właśnie nie jest ostateczne rozstrzygnięcie? Na pewno rywale mają teraz piekielnie trudne zadanie, odwrócić losy meczu w samej końcówce i to bez Solskiera! Teraz widzimy tego gola jeszcze raz. Tomku, ważne trafienie, no i ten spokój w decydującym momencie. Chyba już nic im tu nie wydrze zwycięstwa. Mamy teraz wynik 2-1. Mecz dobiega końca i ekipa gospodarzy dopisuje sobie dzisiaj 3 punkty. Warto docenić takie zwycięstwo, gdy gra nie idzie, ale wynik się zgadza. Kibiców na pewno cieszą 3 punkty. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tomku?
Poszedł do przodu, od razu zrobiło się ciekawie. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Gol! Mamy wyrównującą bramkę. No ciekawe, jaka będzie Niemożliwe, nie ma bramki. Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj. Nie, tak grać nie można. Ależ to była istotna obrona. Gdyby nie bramkarz, drużyna znalazłaby się w prawdziwych opałach. Z tego okazja, nie zepsuć tego. Gol! To jest właśnie piękno futbolu. Miał być.